No słuchajcie, zaczęło się, także jestem sędzią, no. Już po turnieju też tak naprawdę, no tak jak słyszeliście wcześniej. Moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanie naszego turnieju. Cześć, witam się z wami dzisiaj w samochodzie, dlatego że jedziemy do Sarbii, ale jedziemy nie tak jak zawsze, czyli nie na naszą produkcję i zobaczcie, co tam się dzieje, chociaż na pewno nie omieszkamy tam zajrzeć, ale dostałem jakiś czas temu zaproszenie na turniej warcabowy. Jak wiecie z poprzednich odcinków, że kiedyś grałem warcaby i zadzwoniła do mnie pani WF-istka ze szkoły podstawowej w Sarbii, że jest organizowany turniej i czy nie chciałbym przyjechać i być jako sędzia. Ja oczywiście powiedziałem, że nie za bardzo jako sędzia, dlatego że ja nie umiem sędziować, nigdy nie sędziowałem, ale okazało się, że mam być sędzią pomocniczym, bo będzie dwóch sędziów już takiego z prawdziwego zdarzenia, ale jako były zawodnik tutaj i działacz lokalnej społeczności, to bardzo by chciała, żebym przyjechał, żeby dzieci ze szkoły podstawowej mogły się ze mną spotkać i bardzo mi się zrobiło miło. I dlatego jadę po prostu i wyrywam się z Poznania. Dzisiaj mamy środę, czyli środek tygodnia, ale mam to zaplanowane od 2 tygodni i bardzo, 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 bardzo ten czas na ten moment sobie zarezerwowałem. Także jedziemy, zobaczymy, co tam będzie się działo. No obserwujcie, bo myślę, że to jest coś tutaj naprawdę ciekawego, bardzo dla mnie i sentymentalnego, także będzie taki trochę odcinek może w wyciszeniu. Nie wiem, zobaczymy, co z tego. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy przed salą w Sarbii, zobaczcie ile samochodów i chyba turniej się zaraz zaczyna. Jest za 3, także nie mamy dużo czasu na rozmowy, ale zobaczymy, co się dzieje w środku. Chodźcie i będziemy patrzeć właśnie, jak się gra. Witam pana sędziego Bartosza Wikę i pana sędziego Piotra Kusa. Panowie są wybitnymi warcabistami, absolwentami naszej szkoły. Po rozgrywkach jeszcze pewnie jakimiś radami, podpowiedziami was uraczą. Witam również opiekunów ze szkół. 3 na swoim poziomie będą rozgrywać turniej, klas 4. Słuchajcie, zaczęło się, także jestem sędzią, no zobaczymy jak mi pójdzie, mam nadzieję, że dobrze i nie zrobię żadnych błędów, no i tyle, czas na pierwszą rundę, rozstawiamy chłopcy, dziewczynki, to jest turniej gminy, turniej warcabach stupolowych, klas 1-8 w Sarbii, jest 5 szkół, także fajnie, będzie ciekawie, ja mam pod sobą, widzę, że 6 plus 8, 14 zawodników i zawodniczy. Jesteśmy już pod koniec naszego turnieju, także naprawdę fajnie idzie, chłopacy i dziewczyny fajnie grają, jestem zadowolony,
jeżeli chodzi o sam turniej, bo jest to naprawdę to, co mówiłem wcześniej, dla mnie jakieś sentymentalne wspomnienie właśnie moich lat młodości i wpadło kilka pomysłów, może jakaś liga się stworzy tutaj bardzo była dla chłopaków z udziałem naszej. Chodźcie, przychodźcie. Nie bójcie się. Także chłopacy już powoli kończą, dziewczyny są też w trakcie już ostatnich rund i niedługo małe dyplomy i tyle. A mówię, wracając jeszcze do ligi, wpadł pomysł na ligę, zobaczymy, może się uda ją zasponsorować, jeżeli wypali, jeżeli dyrektorowie szkół się zgodzą, to coś takiego zrobimy. Także będzie kolejna ciekawa rzecz na naszym tutaj terenie. Jak sędziowanie? Sędziowanie idzie naprawdę bardzo dobrze, jestem zadowolony, chociaż nigdy nie sędziowałem wcześniej, także cieszę się z tego, że udało mi się tutaj troszeczkę nabyć nowych umiejętności. Jak na razie mamy już turniej chłopców zakończony. Cieszę się, bo zwycięstwo w chłopakach 4-6 odnotowali pierwsze i drugie miejsce chłopacy ze szkoły Sarbii, czyli tutaj z mojej miejscowości. Jeżeli chodzi o dziewczynki, to niestety moje dziewczynki o Sarbii nie grają tak dobrze, ale jest najważniejsza tutaj zabawa. Także fajnie to wszystko wygląda i działamy i gramy dalej już byle do końca. Mamy już koniec, cały turniej się zakończy. Teraz czekamy, aż sędzia główny Sylwester Cisikowski podliczy wyniki i będzie wręczenie medali, pucharów, nagród. Nie wiem, co będzie przewidziane, ale coś na pewno będzie, także zobaczymy. Już po turnieju, też tak naprawdę, no tak jak słyszeliście wcześniej, po głównej części, teraz czekamy na podliczenie wyników i nagrody no i tyle, ale pogoda dopisuje, dlatego wyszliśmy na zewnątrz, chcę zobaczyć. No, to fajne miejsce, to nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy nie, ale zostałem zaproszony właśnie tutaj jako sędzia pomocniczy ze względu na to, że kiedyś grałem tutaj w Warszawie, właśnie w Sarbii, w klubie warszawowym, ale to jest kociołki Sarbia Sarbka. No i tyle, miło mi się zrobiło, chociaż jakichś super sukcesów nie miałem poza tym, że Mistrzostwo Wielkopolski i trzecie miejsce w Polsce w tam kategorii juniorów i juniorów młodszych to moje największe sukcesy. Grałem tam myślę, że dosłownie 2-3 lata, może 4, dłużej na pewno nie, ale to jest naprawdę miłe wspomnienie, bo byłem młodym chłopakiem, miałem wtedy pewnie tak te dzieciaki z 10-12 lat i to było całkiem naprawdę coś innego, oderwanie się od rzeczywistości, tej codzienności tutaj w mieszkańca miejscowości Sarbia, czyli małej wioski o ludności 500 mieszkańców, gdzie do poznania było, teraz mi się wydaje to blisko, ale jak na wiek taki młodszy 70 km to było praktycznie miasto nieosiągalne i przede mnie nieodwiedzane nigdy, także dzięki temu ja rozwinąłem się i na pewno zawdzięczam temu tutaj sporo, dlatego też chętnie przyjechałem i oddaję część siebie tutaj właśnie tej młodej części ludzi, właśnie takich jak ja kiedyś. Miłe to jest, naprawdę. Moi drodzy, nadszedł czas na podsumowanie naszego turnieju. Bardzo dziękuję panu Bartkowi i panu Piotrowi. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia.
słuchajcie, jesteśmy już po turnieju. Jeszcze zajechaliśmy na chwilę na naszą produkcję Viral. Zobaczcie sobie tutaj zakład. I tato chodzi tam z Michałem i sobie dogadujemy ostatnie szczegóły. Ale co, bardzo fajnie. Fajnie wyszło. Dużo właśnie zwycięzców jest z Sarbii, co mnie bardzo cieszy. Oprócz tego bardzo dużo dzieci, nie wiem ile ich było razem, myślę, że około 50 z 5 szkół gminnych. Także bardzo fajnie, miło, fajnie w atmosferze i się porozmawiało i zobaczyło. To wszystko, czego oczekiwałem, zostało spełnione. Także jesteśmy już na koniec dnia. Teraz szybko spadamy i wracamy do domu. Nie będziemy już tutaj dogrywać nic z aktualnej produkcji, bo zbliża się weekend majowy i trzeba szybko jechać do domu i powoli już się na niego szykować. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach i tyle. Zapraszam na kolejne. Na razie.